słowo. Starość, nie radość. No dobra, no to zaczynamy. Hej ludziska, witam was bardzo serdecznie, każdego z osobna i wszystkich razem na kolejnym materiale na moim skromnym kanale. Z tej strony oczywiście, jam ci to jest, ci grzechu, stradziaszy, no i cóż. No i Janusz, z tego co wiecie, a raczej zaraz się dowiecie, dzisiaj będziemy traktowali kanał kolejnym unboxingiem. Jakiś czas już serii nie było, a dokładniej precyzując, ostatnio nagrywałem ją tak nieco ponad rok temu. Również w okresie plus minus powiedzmy świątecznym otrzymałem od was podarek, w tym roku nie było inaczej. No wiecie, święta, święta i po świętach dużo roboty miałem, dlatego też jakiś czas ta paczka u mnie leżała, mam nadzieję, że się tam nic nie przeterminowało. No ale autentycznie od was coś dostałem. Na dobry start przepraszam za oświetlenie. Jakie ono jest, takie musi być i takie będzie. Niestety, mamy okres zimowy, bardzo przeze mnie znienawidzony. Nawet mi się dzisiaj śniło, że jest minus 18 stopni. Wyobrażacie sobie, can you believe it? Nawet mi się śni to, jak mocno nienawidzę zimy. To już jest po prostu incepcja. To jest po prostu nienawiść pełną gębą. Tak czy inaczej, no dobra, dzisiaj minus 18 nie ma, ale mimo wszystko śniegi siarczyste, łogniste, pieruny i tak dalej. No nieprzyjemna atmosfera na dworze, oczywiście także chmury, no to gorsze oświetlenie. Nieważne, zostawmy to samopas. Dostałem od jednego z widzów paczuszkę. Paczka jest dosyć przesadzistych rozmiarów, powiem szczerze. Nie mam bladego pojęcia, żadnych wskazówek odnośnie tego, co tam może być, chociaż coś mi tam chlupoce w środku. Więc, no i też dosyć ciężkie to jest. Nie wiem, nie spoglądałem, ile ta paczka ważyła, ale jednak swoje ona waży. Tak więc, jeżeli miałbym się zabawić w auspicję, jeżeli miałbym zasuponować, cóże tutaj może być, no to powiem, że 1,5 cegły. Tak, tego bym się spodziewał, ewentualnie nebulizator dla cody chlewnej, półtłustej, suchą paszą karmionej, co to ujek Jonusz u siebie utucył w dupnikach dolnych, co by się kuzynostwo łobe zarli i z boleści z celakich wylecyli, a bąków siarczystych, łognistych do stoli, co by we cewia ich podgryźli i jokosik wypolili syćkie choróbska, bo ujek Jonusz godą przeca, że coda chlywna, tłusto, półtłusto ze syćkich jest najlepsza. No, abstrahując od moich idiotyzmów, no to po prostu nie wiem, co tu będzie. Dobra, koniec tego wstępu, po prostu zacznijmy prosto z mostu, czyli roztwierajmy wrota tartaru. Myślę, że od lewej do prawej to powinno być całkiem prawilnie. I też przy okazji, bo zapomniałem wspomnieć, to jest całkiem ważna rzecz, bardzo serdecznie dziękuję za kolejny podarek, kolejna paczuszka. Bardzo się rozradowałem, kiedy ją otrzymałem. Dla mnie to jest naprawdę niebagatelna sprawa, więc dziękuję z całego serducha za taką inicjatywę. Ach! Kurdelebele, to tak naprawdę prezentowo widzę. Czekajcie, to jest coś ambitne. Dobra, czyli to możemy schować. O kurde. No, to się chłopie postarał. To widzę, paczka wypełniona praktycznie po brzegi dobrodziejstwami. I to takimi naprawdę... Wow, dobrodziejstwami po waflu, mocnymi fest. Dobra, nie wiem od czego zacząć, prawdę mówiąc. Czuję się jak naprawdę pod gwiazdkę, pod Wigilię. Zacznijmy może od tego tajemniczego czerwonego pudełeczka. Co to kurde jest? Poki. Chocolate flavor. No czyli jakby takie słodycze. Natomiast dosyć dziwne. Nie wiem w ogóle, gdzie ty mieszkasz i skąd to jest. Niby coś jest napisane... Niby jest coś napisane po angielsku z przodu, ale są też różne takie azjatyckie maślaczki, więc no nie dziwne. Powiem szczerze, tego się nie spodziewałem. To ci się udało mnie zaskoczyć. Co to jest? Poki chocolate flavor, składniki, mąka pszenna, cukier, olej roślinny. Jest opis po polsku, czyli to kupiłeś bezpośrednio u nas, jak mniemam. Okej, dziwne, skonsumuję z Bianką, zobaczymy, cóże to jest, czy się zatrujemy, czy umrzemy, czy nie. Zdam wam recenzję potem, czy umarłem, czy nie. Zobaczymy, ale oczywiście bardzo serdecznie dziękuję. Dobra, kolejna rzecz, znowu te poki, znowu takie jakieś ciusteczka, dziwne, dziwaczne. Czy ty potrafisz na to przybliżyć? Nie wiem, nie widzę teraz za dobrze kadru. Mam nadzieję, że rzeczywiście przybliżył. Tym razem są to poki truskawkowe.
Nigdy takich słodyczy nie widziałem, więc jest to dla mnie absolutna nowość. Proszę się delikatnie przybliżę. Chyba źle ustawiłem kadr, tak mi się coś wydaje, ale dobra, nieważne. Czyli mamy słodycze. Słodycze każdy lubi, więc wiadomo, to jest prezent trafiony dosłownie zawsze. Co mamy tutaj zapakowany niczym prawdziwy prezent świąteczny? No to się, chłopie, postarałeś, to muszę przyznać, że tak z grubej rury. No coś to jakaś gra chyba, słuchajcie. O, ty w życiu, no. No tak, to jest Need for Speed Heat, najnowsza część NFS-a, jaka wyszła do tej pory. Nie pamiętam, czy ja z tobą na ten temat pisałem, czy też nie. Wydaje mi się, że nie, że to jest jakiś taki ślepy strzał z twojej strony. Niemniej jednak jest to gra, którą zdecydowanie jestem zainteresowany. Wiecie, że te wyścigówki od czasu do czasu kameralnie jakoś na mój kanał potrafią zawitać. Bawiłem się Forzami Horizon, bawiłem się innymi podobnymi tytułami. Tym razem być może zasiądziemy sobie właśnie do NFS-a najnowszego. Nie spodziewajcie się jakiejś potwornie długiej serii z tej gry, ale z pewnością chciałbym wam ją pokazać, bo uważam, że jest to odsłona całkiem interesująca. To znaczy, oglądając recenzje innych youtuberów, byłem w stanie zauważyć, że model jazdy jest tam delikatnie z dupy. Przy wolniejszych samochodach widać skokowość pomiędzy wślizgiem, czyli tak zwanym driftem, a jazdą na wprost, przez co potem dziwnie to wychodzi podczas jazdy i podczas autentycznych wyścigów. Niemniej jednak przy szybszych furach już to chyba takie skokowe nie jest. Z pewnością jest to taki ukłon w kierunku nieco starszych, bardziej oldschoolowych odsłon owej sagi, z uwagi na ten solidny fakt, że po prostu one były wyznaczane poprzez tuning maszyn, poprzez wyścigi nocne w miastach. Wiemy to, znamy oczywiście Underground 1, Underground 2, potem Carbon, w międzyczasie jeszcze Most Wanted, to wszystko uderzało w spójne ryty. Ta odsłona delikatnie do owej skarbnicy dobrodziejstwa nawiązuje, więc bardzo serdecznie dziękuję za prezent, z chęcią się przekonam, na ile to jest fajne, no i z chęcią może kilkanaście odcineczków z tego nagram, a może po prostu to będzie kolejna seryjka na strumyki. Muszę to jeszcze przemyśleć, zobaczymy, ale dzięki wielkie, fajnie, cieszę się. Cieszę się niezmiernie. Dobra. To mamy. Kolejne rzeczy. Ja widzę, że ty strasznie dużo gier na wysyłałeś, ale to no naprawdę po prostu dobrodziejstwo, dobrobyt w Grzechosławim. What the flaming hell? Bryloki ze świnią. Nie mogę. Złabostroj, łajzo. Ty, kurde mać. Patrzcie, brylok ze świnią. No, nie wiem, gdzie ty coś takiego wyczaiłeś, powiem szczerze. Ciężko by mi to było przy kluczach nosić, bo wiecie, kieszenie małe, kluczy dużo, ale... No, ale jednak z pewnością coś z tym zrobię. To jest bezapelacyjne. Co to w ogóle jest napisane? Życie jest piękne, chrum. To jest dobra sentencja. Życie jest piękne, chrum. Proszę bardzo. No spoko. Widzę, że sporo serducha włożone w tą paczkę. To zdecydowanie się dostrzegam. Kolejne rzeczy, znowu nie wiem, od czego zacząć. To jest najtłuściejsze, więc to może zostawię na sam koniec. Teraz przejdźmy do tego. Red Faction Complete. Red Faction Complete. Ekstra klasyka. Uwielbiałem te edycje ekstra klasyki. Teraz już niestety CD Projekt. Bo były dwie firmy CD Projekt, one się potem rozdzieliły. Jedna to była firma wydawnicza, druga to była firma, która tworzy gry, czyli CD Projekt Red. CD Projekt Red, które poczyniło ostatnio tą abominację, którą jest Cyberpunk 2077, tworzy cały czas. No i dobrze, niech tworzą, niech im tam na dobre wyjdzie, mam nadzieję, że fajne gry w przyszłości będą wypuszczać. Natomiast ta druga podfirma, podspółka CD Projekt, która odpowiadała za te wszystkie złote edycje, kolekcje klasyczne, klasyki, platynowe, jakieś limitowane, ekstra klasykę, ekstra kolekcję, no to niestety upadło, więc jak się wysprzeda, to już tego nie będzie, chyba że kolejna taka firma powstanie. Bardzo ubolewam nad tym, bo to były super wydania fajnych, starych gier w przystępnej cenie. Czasami jak były jeszcze na promocjach w MediaMarkcie, to potrafiłem taką ekstra klasykę wyhaczyć po 10 zł za sztukę, bo załóżmy była promocja, że kupujesz 3 egzemplarze, z czego połowa jest za darmo, nie? No to grubo. Nie? Świetne. Więc okej, to jest super, to lubię takie wydania, tym bardziej, że widać, że to jest takie całkiem zadbane. Ja cenię sobie
Zresztą zadbane nie bez powodu, bo to jest po prostu nowa gra. Z tego co widzę, jest zafoliowana, nieodpakowana, to jest po prostu nowiuteńki tytuł. Natomiast Red Faction Complete. Red Faction, coś mi to mówi. Pokażę Wam może bezpośrednio to opakowanie. Mam nadzieję, że kamera złapie ostrość. Być może przy odrobinie szczęścia coś takiego nastąpi. No, może coś tam takiego było. Natomiast, no cóż mogę powiedzieć, coś mi ten tytuł mówi. Jakoś tą nazwę znam, ale kojarzy mi się to z taką bardzo, bardzo starą grą jeszcze z początku lat 2000, w momencie kiedy były te pierwsze gry 3D i wtedy powstała jakaś taka produkcja, chyba to się też nazywało Red Faction, opiewało to na ucieczkę z marsjańskiej kolonii, z tego co pamiętam. I gra zasłynęła tym, że miała bardzo innowacyjną, jak przystało na tamte czasy rzecz jasna, fizykę, gdzie można było, wiecie, wy byliście w kopalni, to była kolonia górnicza, pod ziemią, można było przesadzić się, wysadzać ściany, przejść z jednego tunelu do drugiego, tworzyć komnaty pod ziemią. To było ciekawe. Nie wiem, czy to jakkolwiek nawiązuje do tamtego, ale piszcie w komentarzach, bo nie znam tej gry. Powiem szczerze, nie znam tej gry. Chciałbym poznać. No, opakowanie mówi mi tyle, co nic. Cztery fantastyczne strzelaniny w jednym zestawie. O, god damn! Cztery gry w jednym. No to grubo. 9 na 10 ocena. Gram.pl. Red Faction Guerrilla. Jest kwistą niczym bewsztyk grom akcji. Nie kojarzę w ogóle. Piszcie co to jest. Piszcie czy w ogóle chcielibyście to zobaczyć na kanale. Nie wiem czy to będę nagrywał, ale dostałem, więc już się tym jakoś tam zaopiekuję, tak jak będę uważał za stosowne. Dobra, o kurde, co to kurde jest? Wielcy wodzowie, nieśmiertelne imiona bohaterowie, którzy nigdy nie umarli. What the fuck? Spartacus, Szogun, Napoleon, Ryszard Lwie Serce, Attila, Cortez. Czy to jest, bo widzę już znaczek BBC, czyli to jest ta... Tak, dokładnie. Czyli to będą po prostu, tak się domyślam, że to nie są firmy fabularne, tylko są to po prostu jakieś programy dokumentalne, które tłumaczą nam zalążki historyczne tych person. Poczytajmy trochę. Jakie były ich motywy, silne strony, a nawet słabości, które sprawiły, że osiągnęli oni coś, o czym inni nawet nie śmieli marzyć? Jeśli chcesz się dowiedzieć, daj się porwać historii. Tak, czyli to jest po prostu taki zbiór programów dokumentalnych na temat tych konkretnych osób historycznych. Myślę, że to może być naprawdę diablo wciągające i bardzo intrygujące, bardzo wartościowe. Również tutaj widzę pudełko zewnętrzne, nie do końca zadbane, może się go akurat pozbędę, bo wkurzają mnie takie pudełka już zszargane, ale nie jest to żaden odgrzewany kotlet, no bo to jest po prostu, a nie, przepraszam, to jest używane, bo to już nie jest ofoliowane, ale pudełka wewnętrzne są już jak najbardziej w dobrym stanie, więc fajnie. Natomiast powiem szczerze, no ciekawy pomysł miałeś, czegoś takiego jeszcze nie doświadczyłem, czyli tak, Spartacus, Szogun, Napoleon, Ryszard, Dwie Serce, Attila, Cortez. No może być ciekawe. Z pewnością postaram się obejrzeć, z pewnością postaram się również Wam kiedyś tam Far Far Away w Odległej Galaktyce zdać relację, na ile to było ciekawe, wartościowe, no i rzeczywiście warte zainteresowania. To też jest grubsze, czyli to zostawimy na koniec. Teraz bierzemy kolejną grę. What the flaming hell? No toś grubo pojechał, powiem Ci szczerze. No toś grubo pojechał, półtonowo można powiedzieć. Czy to się cały czas nagrywa? Nawet tak, ale fajnie. Dobra, to jest Sleeping Dogs. Sleeping Dogs. Kiedyś o tym słyszałem. To znaczy, było o tym, jeżeli tego nie mylę, być może mylę gry, ale jeżeli tego nie mylę, to jest starsza gra, która w dawnych czasach, bodajże w okolicach roku, no teraz będę strzelał, 2004, była konkurencją dla, znaczy tak ludzie mówili, tak to było reklamowane, jako konkurencja dla Grand Theft Auto. To się miało toczyć bodajże w Nowym Jorku, ale może pomyliłem gry i pieprzę totalne głupoty. Piszcie, co o tym myślicie, co to jest, czy chcecie zobaczyć na kanale, czy jest to interesujące, czy jest to w ogóle, czego to dotyczy, co to za gra. Bo powiem szczerze, nie wiem, chociaż okładka rzeczywiście wzorowana na Grand Theft Auto. I chyba gówno prawda, to nie będzie Nowy Jork, bo widzę, że to jest takie typowo azjatyckie. Gdy działasz pod przykryciem, zasady nie istnieją. To ostatnie wydanie wielokrotnie nagradzanej przygodowej gry akcji
przebudowane i poprawione, obejmujące całą dostępną wcześniej zawartość do pobrania oraz liczne nowe ulepszenia. Jako policjant pod przykrywką odkrywasz bogate życie hongkońskiego półświatka, by zwalczyć bezwzględną triadę i pokonać głowę smoka. Nie, to jest inna gra. To jest zupełnie co innego. Tamto się chyba New York Crimes nazywało? Aż nie pamiętam. Nieważne. Tak czy inaczej, gra przygodowa. Gier przygodowych niezwykłym nagrywać na kanale. Inna kwestia, że też klimaty azjatyckie średnio do mnie przemawiają, ale z pewnością obejrzę recenzję i zobaczę, cóż to w ogóle jest. Cóż mi tutaj podarowałeś? Dobra, zerknijmy na kolejne przedmioty, kolejne rzeczy. O, proszę bardzo, do samochodu, zapachowe drzewka. No i się może przydać i kto wie, może rzeczywiście Wunderwaffen Braun. Tak jest, to jest niemieckie marki, niemieckie to musi być porządne, wiadomo. To czołgiem rozjedziesz samochód, a takie drzewko przetrwa. No mówię wam, po prostu to jest sprawdzone info. Co tutaj mamy? Dobre pytanie. Znowu jakaś kolekcja klasyki, coś ten deseń. Bo widzę to charakterystyczne, rude, takie można powiedzieć, jakby pomarańczowe opakowanie. Tiff. No Tiffa to akurat doskonale wszyscy kojarzymy i myślę, że zarówno wy, jak i ja. Natomiast nie wiem, która to jest część Tiffa. Po grafikach oceniam, że to jest chyba ta najnowsza, dlatego że no te starsze Tiffy to wychodziły bardzo, bardzo dawno temu. Ja w życiu grałem w Tiffa pierwszego. To był Tiff bodajże jakoś na początku tych lat 2000, bardzo zamierzchłe czasy, początki, takie raczkowanie, grafiki 3D w 100% trójwymiarowej. Była to gra ciekawa, ale jednocześnie piekielnie trudna, w dodatku po angielsku. Ja angielskiego raczej nie znałem, więc miałem z tą grą problemy, dosyć szybko się od niej odbiłem. Z pewnością zagranie w to na kanale, przetestowanie tej gry, sprawdzenie, czy się w nią wciągnę, byłoby ciekawą inicjatywą. Nie wiem, czy jest to gra dobra, natomiast z pewnością byłoby to ciekawe, tyle tylko, że ja nie jestem do końca pewien, czy ja się nadaję do ogrywania gier skradanych. Bo tutaj wcielamy się w postać złodzieja. Tak, chodzi o to, żeby wymanewrować przeciwników, pomiędzy nimi jakoś się przekradać, kraść, wykradać jakieś tam dobrodziejstwa, przemykać się w mroku nocy itd., itd. intrygi. No ja się średnio w tym odnajduję. Pamiętacie wszystkie te gry, gdzie próbowałem się skradać na kanale, to się nigdy dobrze nie kończyło. Przypominam wam choćby Metro 2033, potem Last Light, gdzie były takie epizodyczne akcje, że trzeba się było gdzieś przeskradać. Momentalnie mnie wykrywali. Nigdy tego nie potrafiłem ogarnąć, więc nie wiem, czy taki let's play w moim wykonaniu byłby słuszną inicjatywą, ale gra z pewnością jest ciekawa. Dobra, piszcie również, czy chcielibyście ją zobaczyć na kanale. Kolejne rzeczy, kolejne tytuły growe. Porządnie zapakowane, profesjonalnie, można powiedzieć. Widać, że chciałeś, żeby się to nie zniszczyło. No chyba strzelaninę frontową tutaj mamy, zresztą dosyć sporo zdradza sam napis, sam tytuł. Enemy Front. Enemy Front, kurde, wydawałoby się, że znam się na grach komputerowych, że ogarniam to, jakie tytuły, jakie produkcje wychodzą. A powiem wam szczerze, nie mam bladego pojęcia. Znaczna część tych gier, które tutaj mi podarowałeś, to dla mnie to jest po prostu enigma, jakoś mnie ominęły. Enemy Front, no dobra, to będzie chyba strzelanka drugowojenna, natomiast nie było o tym za specjalnie głośno chyba. W każdym razie tak mi się wydaje, no ja nie słyszałem o tym, żeby taka, no Call of Duty to się słyszy, tak, Battlefieldy, Medal of Honory, czasem jakieś inne tytuły, Red Orchestra i tym podobne, ale Enemy Front, jakoś mnie to ominęło. Nazywasz się Robert Hawking, jesteś Amerykaninem, który podczas II wojny światowej znalazł się na terytorium kontrolowanym przez nazistów. Tylko od ciebie zależy, czy będziesz walczyć z wrogiem twarzą w twarz, wyeliminujesz go z bezpiecznej odległości, czy też prześlizgniesz się obok niego niezauważony i dokonasz sabotażu. Dołącz do walki z okrutną III Rzeszą, biorąc udział w nieliniowych misjach umiejscowionych w rozdartej wojną Europie. Wow! Znaczy, delikatnie się obawiam, bo tak jak mówię, ja o tej grze nie słyszałem. Więc jeżeli o niej nie słyszałem, to już mi daje do myślenia, że może to być słaba gra, niestety. Ale sam opis piekielnie mocno do mnie trafia. Uwielbiam gry z otwartym światem, aż mi pytok odlatałem. Takie to dobre. Uwielbiam, zagrywałem się na przykład w Crysisa pierwszego, gdzie był otwarty świat i można było kombinować, czy wejść od frontu, czy od prawej, czy od lewej, czy się przeskradać, czy załóżmy wejść na głośniaka, czy na cichaszcza, czy od wielkiego dystansu punktować ludzi ze snajperki, z jakiegoś wzgórza. To było super. A tutaj również są misje nieliniowe. Oni to sami opisali, że
można samemu wybierać taktyki, no i będzie otwarta mapa. Ja kocham, uwielbiam, ubóstwiam takie gry, nic mnie bardziej w Call of Duty nie wkurza, żeby nie powiedzieć brzydziej, nie użyć bardziej obleśnego określenia, jak właśnie liniowość świata, więc może to być ciekawe, tylko właśnie obawiam się, że to będzie słaba gra, bo no nie słyszałem o niej za wiele. Poczytajmy jeszcze. Walka snajperska, infiltracja, sabotaż lub użycie siły. Wybór zależy od Ciebie. Wybieraj spośród pełnego arsenału broni z czasów II wojny światowej, pistoletów, broni automatycznej, karabinów snajperskich oraz wyjątkowego uzbrojenia ruchu oporu, takiego jak pistolet maszynowy Sten czy wyciszony pistolet Velrod. Strzelaj z ukrycia, przekradaj się, bierz zakładników albo przypuść frontalny atak. Podziwaj przepiękne, realistyczne i interaktywne krajobrazy stworzone dzięki najnowszej technologii CryEngine. No. Okej, brzmi fajnie, zobaczymy. Też muszę sobie zobaczyć jakąś recenzję, żeby określić, czy jest to wartościowe, czy też dodupowe. Dobra, teraz rachciach, zrobimy cięcie, żeby nie było, że coś się tam straci. O, dobra. No to co, lecimy dalej. Było cięcie, czyli wszystko jest zarchiwizowane. Wow, to jest naprawdę strasznie, ekstremalnie, niewyobrażalnie syta paczka. Ile tu jest w ogóle rzeczy? God damn! Co to jest? Książka. Tym razem mamy książkę. Książka również niestandardowa, takiej okładki nigdy nie widziałem. Susan Collins, Igrzyska Śmierci w Pierścieniu Ognia. Igrzyska Śmierci. Okej. Nie mogę się oderwać, ta książka uzależnia. Fragmenty recenzji drukowane w serwisie okładki pierdu. A to nie ma jakiegoś krótkiego opisu na odwrocie? Co to jest? Pierwszy tom trylogii Igrzyska Śmierci Susan Collins został zekranizowany w 2012 roku w reżyserii Garego Rossa na podstawie scenariusza, który stworzyli pierdu, rym-cym-cym. Nie jest książka dla dzieci, to powieść dla dojrzałych młodych ludzi, którzy zrozumieją, że okrucieństwo jest częścią historii ludzkości, którzy potrafią dostrzec jego znamiona w bardziej wyrafinowanych formach i którzy jak Candice Innes mają w sobie odwagę i determinację, by mu się przeciwstawić. Okej. Ciekawe. Muszę po prostu się wgryźć w temat, cóże to, że coś mi ta nazwa mówi, niby Igrzyska Śmierci jest dla mnie znana, ale powiem szczerze, książki nie czytałem, więc może to być ciekawe. Dobra, co by tu jeszcze? Widzę, że coś tam... O kurde, no! I to takie rzeczy to ja lubię. Oj. Dobrze, to takie rzeczy to tak. Patrzcie, pięknie wszystko tutaj jest. No, mamy drugą wojnę. Jak najbardziej plakaty. No dobra, może nie będę obrazków wam pokazywał, dlatego że są to zdjęcia, wiecie, fotografie z okresu II wojny światowej. Swastyka się tam może pojawić, podobizny różnego rodzaju przodowników nazistowskich. Już mi się przewinęło przez oczy, że są zdjęcia z katastrof, z mordów, rzezi, z obozów. O kurde. Sekundkę. Coś mi wlazło w gardło. Wam pokazywał tej książki dokładnie, no bo wiadomo, to jest YouTube, to potem mogliby się czepiać. Tak samo jak nie pokażę wam tego, co się znajduje na odwrocie, bo jest tam jedna wielka, gigantyczna swastyka wywalona po prostu na całą okładkę. Więc no YouTube do tego by się przychrzanił już z całą pewnością i stanowczością. Historia Wolfgang Benz. Historia III Rzeszy. No i to rzeczywiście może być coś fajnego. No, co prawda ta książka taka delikatnie, no widać, że już najlepsze lata ma za sobą, ale może być intrygująca, więc z pewnością się przekonam. Dobra, co jeszcze tutaj ciekawego może być? To jest dosyć ciężkie, powiem szczerze. Intryguje mnie z mocą huraganu, a to mnie przeraża. Może to jest bomba? Może tak być! Musi tam być! Mam nadzieję, że nie musi, ale zobaczymy, no czas pokaże. Może najpierw to będzie łatwiej rozsupłać. Co my tutaj, kurde lebele, konfacele mamy? Co tu jest? To chyba będą książki, mi się wydaje, również. Tak bym powiedział. Ale... Wow, to są książki i to jest dużo książek. To jest bardzo diablo w dupę jego mać dużo książek. Co prawda cienkich, ale jednak naprawdę dużo.
Co to jest? Dobra, na początek wyjmę to z kadru, żeby się nie okazało, że tu znowu jakieś swastyki i dzikie świnie będą. Nie, nie, nie. Dobra. Nie ma to tutaj nic nieprzyzwoitego. Myślałem na początku, że to jest bardzo dużo książek, bo zobaczcie, to są takie przedziałki, ale to są chyba przedziałki poszczególnych rozdziałów. Książki są jednak trzy. A ja mam rozładowaną baterię. Zaraz, uno momento, por favor, favor, por. Ujajajaj, majmy jajaj. Dobra. No to co, całe szczęście miałem na podorędziu zapasowy akumulatorek, tak więc tragedii nie ma. Na czym to skończyłem bodajże... A właśnie, na książkach. Dobra, książki. Już widzę, że książki niebagatelne, nie byle jakiej, z pewnością postaram się je przeczytać. Doprawdy nie mam bladego pojęcia kiedy, dlatego że mam straszne deficyty czasowe i ostatnio naprawdę mam ogromne problemy z czytaniem czegokolwiek. Ale jednocześnie, w ogóle może to delikatnie przysunął, bo widzicie karton, znaczną część kadru on zajmuje totalnie. Niepotrzebnie i głupio. O czym to mówiłem? Mówiłem o tym, że czasu brak. Czasu brak, ale jednak dobra literatura powinna znaleźć swoje miejsce w naszych żywotach. A to będzie dobra literatura i jestem tego absolutnie pewien. Jestem święcie o tym przekonany. Dlaczego? Dlatego, że zapewnia to jedno konkretne nazwisko. Dmitrij Głuchowski. Oczywiście Głuchowskiego wszyscy doskonale powinniśmy kojarzyć, dlatego że poczynił on słynną trylogię Metra. Metro 2033, Metro 2034, Metro 2035, które to uniwersum obecnie jest ekranizowane. Są tworzone filmy z Metra, były tworzone gry z Metra, prawdopodobnie zresztą będą także w przyszłości. Bardzo ciekawy, awangardowy, niestandardowy, jakże fascynujący postapokaliptyczny świat w ujęciu rosyjskim. No i myślę, że zdecydowanie również inne jego książki mogą robić swoją robotę i być po prostu wciągające, fascynujące oraz ciekawe, dlatego że wiem, iż chłop ma talent. Pamiętam, jak on pisał Metro. Metro czytałem, byłem totalnie pochłonięty, zafascynowany do tego stopnia, że chociaż wiedziałem, że nad ranem o 5 muszę wstawać do roboty, no to o 22 cały czas czytałem tą książkę, bo wiedziałem, że nie mogę się fizycznie od niej oderwać. No i potem zarywałem noce, faktycznie czytałem to do 2, do 3 nad ranem. Przerażające dantejskie sceny się tam potem nad ranem toczyły, kiedy musiałem wstać do roboty. Nieważne, było to rzeczywiście coś ciekawego. Tutaj mamy książki, wydawałoby się niezwiązane ze sobą. To znaczy, pierwsza książka to jest tekst. Okładka wygląda tak. Jest to, myślę, coś ciekawego, dlatego że raczej to jest zakorzenione w realnym świecie, współczesnym. Odebrałeś mi przyjemność, ja zabiorę ci twoją. Smartfon stał się kopią zapasową duszy, backupem życia, pamięcią masową dla najwyższych wspomnień. To w nim zapisujesz uśmiechnięte selfie i w nim nagrywasz chwilę szczęścia. W skrzynce odbiorczej trzymasz e-maile od matki, całą korespondencję biznesową, kulisy pracy. Historia przeglądarek to wyczerpująca lista twoich obecnych zainteresowań, a SMS-y i wiadomości w komunikatorach to twoje miłosne wyznania, pożegnania, kłótnie przy rozstaniach, zdjęcia pokus i świadectwa grzechów, łzy, pretensje i żale. Takie czasy, obrazy, tekst, smartfon to ty. Ktoś, kto zdobędzie twój telefon, łatwo może stać się tobą. Najbliżsi i znajomi nawet nie zauważą niczego podejrzanego, a kiedy w końcu się spostrzegą, będzie już za późno dla nich i dla ciebie. Tekst to pierwsza zekranizowana powieść Dmitrija Głuchowskiego, autora kultowej trylogii Metra 2033, bestsellerów Future, Czas Zmierzchu, Outpost i tak dalej, pierdu, pierdu, rym, cym, cym. Czyli to zostało zekranizowane. Nie widziałem tego filmu, powiem szczerze, ale wygląda ciekawie. No rzeczywiście wypadałoby się tym zainteresować, bliżej jakoś zapoznać. Dobra, to jest to. Druga książka wygląda, to miszcze niesłychane, to jest naprawdę grube. Trzeba przyznać, że robi wrażenie. Future, Dmitrij Głuchowski. Najnowsza powieść autora Metra 2033. Dla Boga, ile to ma stron? Przepraszam bardzo. Ponad 600. Matko Bosko kochano. No, miałem taką książkę ponad 600 stronicową o Mao Zedongu. Mao, Cesarstwo Cierpienia, jakoś tak się to nazywało. Szalenie fascynująca, ale no ciężko się przez to było przegryźć, dlatego że jednak 600 stron robi swoje. Inna kwestia, że była bardzo mocno encyklopedyczna. Natomiast tutaj to jest rzecz jasna powieść, prawdopodobnie sci-fi, science fiction, zaraz się przekonamy. Pokonaliśmy śmierć. I co dalej? No, dobre pytanie. Odkrycia naukowe poprzedniego pokolenia zapewniły mojemu nieśmiertelność i wieczną młodość. Ziemię zaludniają piękne, tryskające zdrowiem i nieznające śmierci istoty, lecz każda utopia ma swoje cienie.
Tak, ktoś musi to robić, czuwać, by ów nowy, wspaniały świat nie runął pod ciężarem przeludnienia, dbać, by jego kruchej równowagi nie zniszczyły zwierzęce instynkty człowieka. Ktoś musi troszczyć się o to, by ludzie żyli tak, jak przystoi, nieśmiertelnym. Tym kimś jestem ja. Ciekawe, nie mam bladego pojęcia, co to może być. Po opisie, no to wnioskowałbym, że taki troszeczkę orwellowski świat. Niby idealny, niby fajny, niby odkrycia przyszłości, nieśmiertelni ludzie, szczęśliwi i tak dalej, no ale jednak z drugiej strony wiemy, że to jest właśnie wyżej wymieniona utopia, że jest to niemożliwe, więc ktoś nad tym wszystkim musi czuwać, jakiś wielki, totalitarny brat. Nie wiem, być może jest to ślepy strzał i totalnie spudłowany, ale, no ale tak bym suponował po przeczytaniu właśnie tego opisu. Może to być ciekawe, tylko kurde, strasznie grube. W sumie dobrze, no to jest fajnie, kiedy książka jest gruba, bo wtedy dłużej macie przyjemność czytania, tyle tylko, że problemy zaczynają się wtedy, kiedy ktoś autentycznie nie ma czasu, a ja poprzez ten kanał rzeczywiście absorbuję on wszystkie moje wolne chwile. Tak więc potem zaczynają się problemy. No i ostatnia powieść, także właśnie Dmitrija Głuchowskiego, Outpost. O Outpoście akurat coś tam słyszałem. Nie za wiele, bo nie interesowałem się tym tematem, ale jednak coś tam słyszałem. Również jest to postapokaliptyczny świat, chociaż chyba troszeczkę inny niż Metro. Wydaje mi się, że to już nie jest to samo uniwersum. Może to być bardzo ciekawe. No, z tych trzech książek powiem szczerze, najbardziej jestem zaintrygowany właśnie tą. Przynajmniej z tego, co na razie o nich wiem. Mroczna, zaskakująca, wartka i kipiąca od emocji postapokalipsa mistrza gatunku pod utrzymująca najlepsze tradycje kultowego metra 2033, a zarazem zupełnie inna. Czyli być może to będzie inny świat. Co jest tam po drugiej stronie mostu? Historia Rosji praktycznie dobiegła kresu. Jej układ nerwowy, sieć połączeń został zniszczony. To dlatego te 250 km, jakie dzieli Moskwę od placówki w Jarosławiu, wydaje się odległością zawrotną. To dlatego tam po drugiej stronie mostu nie ma już nic prócz uśpionych na wieki miast. Tak twierdzi Pałkan i chciałby, żeby pogodził się z tym jego przybrany syn Jegor. Jegor? Igor to takie imię słyszałem, ale Jegor to jeszcze nie. Nieważne, taki off-top. Skoro za Wołgą świat dzieje pustką, dlaczego most jest tak pilnie strzeżony? Dlaczego wartownicy intensywnie wpatrują się w spowijającą go nieprzeniknioną mgłę? Dlaczego każdy szmer, który dobiega z zazielonej kotary toksycznych wyziewów, stawia ich na nogi? Czyżby spodziewali się, że ktoś lub coś może stamtąd nadejść? I właśnie dziś nadchodzi. No, okej, dobra, spoko, w porządku, naprawdę fajnie. Powiem szczerze, taki opis, jak dla mnie, no to jest sztos. To rzeczywiście sam ten opis na odwrocie już mnie zaciekawił do tego stopnia, że chciałbym to przeczytać. Kurde, teraz sobie uświadomiłem, jak potwornie mocno ja bym chciał przeczytać książkę Darkwood. Wiem, że ja bez przerwy na kanale o tym Darkwoodzie pieprzę, ale dla mnie ta gra była tak ekstremalnie epicka i przedstawiała tak potwornie ciekawy, nietuzinkowy świat, że strasznie mocno chciałbym doświadczyć właśnie takiej książki. No ale tutaj mamy Outpost, rzeczywiście może to być ciekawe. Piszcie, czy coś na ten temat wiecie, czy czytaliście, czy polecacie. Dobra, to są książki. No i ostatnia podpaczuszka w tej jednej wielkiej kadzi dobrodziejstwa, dobrobytu. Rozwikłajmy ów węzeł gordyjski, tajemnicy. No i rozpuszczmy wrota Tartaru moim nożyszczem. Bardzo porządnie zapakowane, więc może być delikatne. Coś mi tak wskazywało, że może tak być. Albo i wcale nie musi, równie dobrze. Kurde, jak to w ogóle wyciągnąć? Słuchajcie, no to jest tak dobrze zapakowane, że mogą z tym być delikatne problemy. I... Dobra, mamy to. I dla niespodzianki w paczce kolejna paczka. To jest dopiero incepcja. Była paczka, a w tej paczce była kolejna paczka, a w tej paczce była kolejna paczka. Super! To lubimy. Dobra, może. To już po prostu się nawet spociłem. Weźmiemy wielki nóż. On jest delikatnie ostrzejszy, może szybciej pójdzie. Chociaż jest ostrzejszy, co z tego, skoro jest też grubszy na ostrzu, więc to w takich przypadkach też powoduje, że ciężko się rozcina.
No i może rzeczywiście tamten mniejszy był lepszy. On ma węższe ostrze. Nie, gówno. To jest po prostu taki nie do przecięcia. To nie jest kwestia noża. Dobra. Prędzej czy później się tam dostanę, nie? Mamy czas! Mogę jeszcze 2 godziny nagrywać. Sobie. Co to kurde jest? Oj, das ist de alkohole chyba. Tak mi się coś wydaje. Bo wyczuwam buteleczkę. No, das ist de alkohole. Powiem szczerze, wow. Mamy tutaj Komesa. Porter bałtycki. Ja o tych porterach sporo słyszałem. Mam takiego znajomego, który się strasznie w nich rozlubowuje, bardzo je lubi. Natomiast powiem szczerze, nigdy tego nie piłem. Ja ogólnie raczej nie przepadam za bardzo mocnymi piwami, bo w nich już czuć ten alkohol, on się staje taki nachalny. Czarna Fortuna dla mnie jest w sam raz, ona tam ma 5,4% alkoholu. To jest tak idealnie, bym powiedział. Natomiast takie, no wiadomo, porter to jest porter, tak? Takie komesy to już jest naprawdę jawne ekstremum, zresztą nawet już widzę ekstrakt 21%. Nie, czyli bardzo esencyjne piwo, 9% alkoholu. Super! Skosztuje rzecz jasna, oczywiście, no to jest więcej niż pewne. Natomiast zdecydowanie, delikatnie mnie to przeraża. Cóż mogę powiedzieć, teoretycznie ja pijałem takie piwa w życiu. Nawet zdarzyło mi się piwać już takie destylaty piwne. No, najmocniejsze piwo na świecie ma 70 bodajże procent alkoholu, z tego co pamiętam. Może popełniłem tutaj kalumnię, ale wydaje mi się, to się bodajże Venom Snake nazywa. Coś w ten deseń jakoś tak. No ale to już jest destylat piwny. To już się piwosze sprzeczają, czy to jeszcze jest piwo, czy już nie. Moim zdaniem nie bardzo. Oczywiście da się uzyskiwać bardzo wysoki procent alkoholu w piwie poprzez tak zwane przemrażanie, czyli zmrażamy piwo. Wiadomo, że w tym momencie alkohol spłynie, bo alkohol nie zamarza w normalnych temperaturach. Woda z kolei może zostać odcedzona od piwa, dlatego że ona zamarznie. No i to są tak zwane piwa lodowe, piwa wymrażane. One potrafią mieć po 20, po 30% alkoholu. Takie normalne zdecydowanie mniej. No, pamiętam choćby jak w Krakowie, kiedyś byłem z kumplami. To w ogóle była szalona noc, takiej dzikiej rozpusty, można powiedzieć, jeszcze zanim się tam z Bianką związałem. No i pojechaliśmy sobie do Krakowa. Wyobraźcie sobie, no wieczór wiadomo, jak to samotne chłopy, no to tam się poszlajały troszeczkę po różnych miejscach i też tam powiedzmy swoje przyswoiły do organizmu. A potem weszliśmy do baru i w tym barze było piwo, które miało 14%, 14 konia. I powiem Wam szczerze, jak, no skosztowałem. Nie do końca moje klimaty, bo tak jak mówię, też było zbyt esencyjne, zbyt mocne. To takie piwa nie bardzo do mnie trafiają. Natomiast no rzeczywiście, muszę przyznać, że po skosztowaniu tego trunku to już tam bardzo dziwne rzeczy się zaczęły dziać. Więc tutaj trzeba ostrożnie podchodzić, bo to ma wielki power. Porter bałtycki z browaru Fortuna to jeden z najlepszych porterów bałtyckich na świecie. Jedne... No tu przycięło etykietę, nie wiem co tu jest napisane. Jedno z najbardziej docenianych polskich piw. No dobra, skosztujemy sobie niewielka buteleczka 330 ml. Wiemy, że te właśnie bardziej wyszukane piwa są w takie butelki pakowane. Co my tu mamy kolejnego? Znowu będzie porter, tak jest. Mamy po raz kolejny Komesa. W ogóle można to pokażę z etykiety. Ta buteleczka jawi się tak. Przy odrobinie szczęścia nawet złapie ostrość. O, coś ten deseń. Taki komesik. Tutaj mamy Komesa kolejnego. Potrójny złoty, 18% ekstraktu, 9% alkoholu. Znowu jest to, no takie piwo po waflu, mocne fest, można powiedzieć. To już jest taki ekstremum. O. Złapiesz ostrość, proszę, uprzejmie. Podziękował. No, tak to się jawi. W ogóle, co tu jest napisane na odwrocie? Mocne piwo górnej fermentacji o złotej barwie. Ten tradycyjny styl rozwija się od początku XVI wieku, kiedy opracowano technologię otrzymywania jasnych słodów użytych do jego produkcji. Wtedy to narodziły się jasne piwa górnej fermentacji.
No to jest ciekawe, w ogóle kwestia piw z okresu jakiejś antycznej czy średniowiecznej Europy, tak jak już wam kiedyś mówiłem, w dawnych czasach na przykład piw w ogóle nie chmielono. My Polacy, jako pierwsi zaczęliśmy chmielić piwa, czyli nadawać im goryczkę. Wcześniejsze piwa, czyli wczesne średniowiecze, antyk, były bardzo słodkie. Dlatego też, no, zupełnie inaczej się je spożywało, tak? Natomiast ja, jeżeli chodzi o takie już antyczne trunki, no to zdecydowanie miody pitne to jest coś przepięknego, uwielbiam. Zaledwie kilka razy w życiu kosztowałem, ale no to jest po prostu, no, cud miód. Dosłownie, zobaczmy, co my tutaj mamy po raz trzeci. Barley wine. 27% ekstraktu, 12% alkoholu. Boże kochany, przenajsłoty, czy ty chcesz mnie zabić, człowieku? Złapiesz tą ostrość tutaj, teges, śmeges, coś tam, teges? No może złapał, dobra. No grubo. Barley wine to piwny styl o bardzo bogatym i intensywnym aromacie słodowym oraz zbożowym smaku, w którym słodowa słodycz idealnie współgra z dobrze zaznaczoną, ale nienachalną goryczką. Comes Barley Wine z browaru Fortuna ma wysoki ekstrakt, rozgrzewającą moc oraz ciemną, bursztynową, miedzianą barwę. Amerykańskie chmiele wzbogaciły aromat i smak piwa. Amerykańskie chmiele akurat lubię, bo one nadają taką jakby delikatną cytrusowość w piwach. Zawsze jak jest na amerykańskich chmielach coś, to jest taki właśnie delikatny jakby cytrusowy posmak. To jest fajne. Natomiast, no powiem szczerze, te piwa mnie przerażają. Nie do końca jestem pewien, czy trafią w moje gusta, bo to już jest kozak. To jest po prostu bardzo wielka moc. No ale... no dobra. Co by tu wiele nie mówić, paczka zdecydowanie bardzo, bardzo ambitna, potwornie przepełniona wartością, dlatego że dużo tutaj różnego rodzaju fajnych rzeczy się znalazło. Niektóre nawet trochę dziwne, niektóre trochę mniej dziwne, ale wszystkie jakże wartościowe i przydatne. No trzeba przyznać, że czegoś takiego no to zdecydowanie od dawna myśmy nie widzieli w Grzechosławim. To jest grubo, to jest po prostu grubo. Jeszcze tutaj książka, no kurde, no, nie mogę. Weź mnie facet pokonał po prostu. Wow. Sporo tego, oczywiście za wszystko bardzo serdecznie dziękuję. Więcej grzechów nie pamiętam. Nie no, już tak na poważnie. Bardzo dziękuję za paczuszkę, bardzo dziękuję za pamięć, tym bardziej w tym jakże wyjątkowym świątecznym czasie, dlatego że no wiemy, że to jest taki wyjątkowy czas dla każdego z nas. Zawsze miło jest otwierać prezenty, tym bardziej kiedy są to prezenty jakkolwiek trafione, no bo jeżeli ktoś wie, czego możesz się spodziewać, co możesz polubić, no to wtedy to jest już po prostu jawne Eldorado. Więc jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie prezenty. Postaram się je jakkolwiek wykorzystać w większym bądź też mniejszym zakresie. Jeżeli chodzi o same książki, no będę musiał znaleźć na nie kiedyś czas, jeszcze nie wiem kiedy. Myślę, że zacznę sobie eksplorację owej literatury od Outpostu. Jeżeli chodzi o alkohole, no z nimi się muszę zastanowić, czy samemu je jakoś tutaj się nimi zająć, czy też być może kogoś sobie zaprosić jako kompana do takiego kosztowania. To jeszcze muszę dokładnie przemyśleć. Natomiast jeżeli chodzi o gry komputerowe, proszę Was, żebyście pisali pod tym klipem, która z tych gier jest najbardziej interesująca, którą najmocniej chcielibyście zobaczyć na kanale. No i po prostu tak krótko, kilkoma słowy, czy są to rzeczywiście gry ciekawe, o co w nich chodzi. W szczególności jestem ciekaw Enemy Front, bo tego w ogóle nie znam, a to może być coś bardzo intrygującego. W każdym razie tak wnioskuję po samym opisie. Na razie ode mnie to tyle. Mam nadzieję, że materiałik Wam się podobał. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za paczuszki. Jeżeli Wam się podobało, nie zapominajcie o łapkach. One sporo dają dla rozwoju kanału. A jak drugie coś, link do Patronite'a w opisie. Na dole pod tym klipem. Na dole? Czy tu jest dół dla Waszego kadru? Nieważne, gdzieś tutaj po prostu będzie, no. No, tak więc tego, no i trzym ta śródziska, do następnych materiałów, być może kiedyś Far Far Away w Odległej Galaktyce, także do następnych unboxingów. Hej ludziska, cześć!